Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w środę 27 października. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 22 do 30. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Jeszua dalej wędrował od miasta do miasta i od wioski do wioski, nauczając i kierując się w stronę Jeruszalaim. Ktoś zapytał go, czy tylko niewielu ludzi będzie zbawionych? Odrzekł: usilnie starajcie się wejść przez wąskie drzwi, bo mówię wam, wielu będzie domagać się wejścia, a nie będzie mogło, kiedy już gospodarz domu wstanie i zamknie drzwi. Będziecie stać na zewnątrz, kołatać do drzwi i mówić: Panie, otwórz nam. Ale on odpowie: nie wiem, kim jesteście, ani skąd przychodzicie. Wtedy powiecie: jedliśmy i piliśmy z Tobą, nauczałeś na naszych ulicach. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście, precz ode mnie, wy wszyscy, którzy czynicie niegodziwość. Będziecie płakać i zgrzytać zębami, kiedy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakoba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych na zewnątrz. Więcej ludzi będzie przychodzić ze wschodu, zachodu, północy i południa, aby zasiąść przy stole w Królestwie Bożym. A zwróćcie uwagę, że niektórzy, co są ostatni, będą pierwszymi. Niektórzy zaś, co są pierwsi, będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, piękna lekcja Jezusa o Królestwie, znowu o Królestwie i o tym, o drodze do Królestwa. Po pierwsze, Jezus wędrował od miasta do miasta i od wsi do wsi, od wioski do wioski, tak jest dokładnie napisane. Co to dla nas oznacza? Że Jezus zaszedł wszędzie. Dzisiaj możemy powiedzieć, Jego Ewangelia dotarła wszędzie. Nikt nie może powiedzieć, nie może się wymówić, nawet jako misjonarz, tak myślę sobie z perspektywy misyjnej, nie ma takiego skrawka na ziemi, chyba że jakieś lądy nieodkryte, choć i w dzisiejszych czasach i przy obecnej technice to jest chyba już nie do końca możliwe, ale nie ma takiego człowieka, który nie mógłby usłyszeć o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu i o tej drodze, którą On proponuje. Więc do Twojego domu, do Twojej rodziny też Jezus doszedł. Od miasta do miasta, od wioski do wioski. To jest pierwsze. Dwa. Ludzie zadają pytanie Jezusowi dzisiaj. My często też zadajemy takie pytanie. Kto będzie zbawiony? Czy tylko nieliczni? Kto dojdzie do Królestwa Bożego? A więc, gdy staniemy na wszystkich cmentarzach świata, za chwilę staniemy na naszych cmentarzach w Dniu Wszystkich Zmarłych, to wtedy możemy zapytać tych ludzi, ale oni nam nie odpowiedzą, ale już wiedzą. Kto doszedł do Królestwa Bożego? Kto tam po tej drugiej stronie, poza grobem, już jest zbawiony, a kto jest potępiony? I Jezus daje nam dzisiaj odpowiedź, jako żyjący. Mówi: usilnie starajcie się wejść przez wąskie drzwi. Kochani, to jest... Ewangelia jest wymagająca, trzeba tak powiedzieć. Nie jest niemożliwa do zrealizowania, dlatego że przed nami już setki, tysięcy i miliony przeszło i weszło do Królestwa Bożego. Choćby ci, o których mamy stuprocentową pewność, to są błogosławieni i święci. Więc jest możliwa do zrealizowania. Zarówno dla matki, dla ojca, dla księdza, dla dziecka, dla młodzieńca, dla studenta, dla wdowy, dla wszystkich jest możliwa do zrealizowania, bo w każdym stanie są ludzie święci, ogłoszeni przez Kościół już jako święci. To myślę o tych właśnie, których powiedziałem jako pewni. Więc Jezus mówi, ale to są wąskie drzwi. No bo łatwiej się żyje bez przykazań, bez Ewangelii. Tak na pozór łatwiej się żyje, bo można kraść, cudzołożyć, przeklinać, okłamywać, kpić z innych i tak dalej, i tak dalej. Więc łatwiej się żyje. Trudniej się żyje, kiedy trzeba pościć,
modlić się, kochać nieprzyjaciół i tak dalej. Jezus mówi dalej. Niektórzy z was będą stać na zewnątrz, płakać, kołatać do drzwi i mówić: Panie, otwórz, otwórz nam, wpuść nas. I wtedy Pan Jezus powiedział, ja odpowiem, gospodarz tego domu, bo Jezus mówi tu, opowiada pewną przypowieść, powie, nie wiem skąd jesteście. A oni będą chcieli się usprawiedliwić i powiedzą, no jak to nie wiesz skąd jesteśmy? Przecież, i tutaj Jezus mówi, cytując trochę tych ludzi, ich wymówkę, jedliśmy i piliśmy z tobą, nauczałeś na naszych ulicach. Jak to nie wiesz skąd jesteśmy? A Jezus mówi, gospodarz jeszcze raz powtórzy, nie wiem skąd jesteście. Precz ode mnie, wy wszyscy, którzy czynicie niegodziwość. Kochani, bardzo ważne stwierdzenie. Ludzie mówią, my cię znaliśmy, przecież ty nas musiałeś gdzieś widzieć. Ty nauczałeś na naszych ulicach. No dobrze, Jezus nauczał, uczy nas i dzisiaj, ale odpowiada potem, precz ode mnie. Dlaczego precz ode mnie? Bo popełniacie niegodziwość. To znaczy, że ty nauczałeś na naszych ulicach, ale myśmy w ogóle twojej nauki nie przyjęli. Dlaczego? Bo byliśmy niegodziwi. Czyniliśmy niegodziwość. A więc wchodziliśmy bezczelnie w zło. To jest trochę dzisiaj współczesny mentalność Zachodu, cywilizacji zachodniej. Również w Polsce, bo nie chodzi, że to jest tam gdzieś na zachód od Polski, ale tej cywilizacji zachodniej, która jest bezczelnie niegodziwa, zła. Ale przy tym jeszcze się szczyci, czasami powołuje się w parlamentach, że znamy nauczanie Jana Pawła i kogoś tam jeszcze, Jezusa też nawet znamy, ale dalej bezczelnie czynimy niegodziwość. Jezus mówi, precz ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie niegodziwość. Będziecie płakać i zgrzytać zębami. Zobaczycie siebie wyrzuconych na zewnątrz. I zobaczycie, Jezus tu mówi coś takiego, że ludzie będą przychodzić ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. Co to znaczy? Cztery strony świata. A więc z każdego miejsca na świecie będą tacy, którzy przyjmują naukę Jezusa. Z Polski, z Niemiec, z Brukseli. Tam są ludzie też święci. Będą przyjmować naukę Jezusa. I z tych samych miejsc będą precz wyrzuceni ci, czyniący niegodziwość. Kochani, obyśmy byli tymi, o których Jezus mówi w tym ostatnim wersecie, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Nie musimy być tu pierwszymi na top listach przebojów, top listach sportu, top listach mody, top listach wyglądu, top listach zamożności, bo to wszystko jest proch i pył. Ale obyśmy byli na tej top liście przekroczania wąskich drzwi do Królestwa Bożego. Tego sobie życzmy. O to się módlmy i wytrwajmy. Miejmy świadomość, że są to wąskie drzwi, ciasna brama, wąska ścieżka. Ten dzisiejszy dzień być może będzie związany z wieloma jakimiś trudnościami, upokorzeniami, jakimś walką w sobie, z jakimś gniewem, złością, nieczystością. Ale to są wąskie drzwi, obierajmy tą drogę, idźmy tą drogą. A jeśli nawet gdzieś tam po drodze zawrócimy, to wracajmy szybko do Jezusa. Jeśli są to grzechy ciężkie, przez konfesjonał, jeśli są to grzechy lekkie, przez żal za grzechy, przez różaniec, przez modlitwę. I to jest pewna droga. Pewna droga, choć wąska ścieżka, ale później będzie finał. I czekajmy na finał. Życzę tego wam, sobie. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.